Cześć, witajcie. Ja jestem Przemek, a ty jesteś na kanale Czytelnik. Dzisiaj mamy 1 września i co to oznacza? Oznacza to powrót do szkoły, początek roku szkolnego. Wszyscy się cieszą, tak jest. To jest świetna nowina, ale oprócz tego oznacza to również coś dużo ważniejszego, a mianowicie podsumowanie czytelnicze poprzedniego miesiąca, czyli sierpnia. Więc jeżeli cię to interesuje, to zapraszam. W poprzednim miesiącu przeczytałem 11 książek i dzisiaj je pokrótce zrecenzuję i omówię. A o co chodzi w podsumowaniach czytelniczych? Właśnie chodzi o to, żebym recenzował i omawiał pokrótce wszystkie książki. Jeżeli któraś z nich cię zainteresuje, to masz mój drugi kanał, link w opisie. Tam znajduje się pełna recenzja każdej książki, jeden film poświęcony konkretnie jednej książce. I jeżeli dalej będzie cię interesowała ta książka, to znaczy, że jest ona dla ciebie. Więc z pewnością możesz ją przeczytać i nie marnować swojego czasu na książki, które potem nie będą ci się podobały. Bo ja zrobiłem to za ciebie i masz pewność, że dostaniesz od książki to, czego oczekujesz. Więc oszczędzasz swój czas i zapoznajesz się z wieloma tytułami w krótkim czasie. Więc tak wygląda i taka jest idea podsumowań czytelniczych. Więc tak jak mówiłem, przeczytałem 11 książek. 5 z nich mam tutaj w formie fizycznej, pozostałe 6 będę Wam wyświetlał na tablecie, ponieważ albo już są w bibliotece i ktoś inny je czyta, albo słuchałem je w formie audiobooka. Więc zacznijmy od pierwszego tytułu, a jest to książka pod tytułem Cyberbroń, broń doskonała, autorstwa Davida Sangera. Więc książka w sposób całościowy omawia historię cyberbroni od pierwszego ataku do dnia dzisiejszego, w którym ataki w cyberprzestrzeni są na porządku dziennym. Naprawdę mnóstwo ciekawych historii odnośnie cyberataków, cyberbroni, cyberprzestrzeni, jak kraje ze sobą konkurują, jak się przed tym bronią, jak kamuflują się w swoich działaniach. Większość rzeczy, o których tutaj czytamy, są tajne, były tajne, ale z jakimś splotem przypadku zostały upublicznione, więc nie zdziwię się, jak to, co wiemy na ten temat dzięki tej książce, to tylko kropla w morzu cyberbroni, więc większość rzeczy jest tajnych, głównie z tego powodu, żeby wrogowie nie wiedzieli, gdzie są słabe punkty, jakich systemów i tak dalej. Tak przynajmniej argumentują to politycy. Cała książka jest pisana w sposób trudny, taki dziennikarski bym powiedział. Jest dużo nazwisk, dużo faktów, bo sam David Sanger jest dziennikarzem New York Timesa, który właśnie specjalizuje się w dziedzinie cyberbroni, ciągnie za język różnego rodzaju polityków i dowiaduje się różnego smaczków z tego właśnie świata. Podsumowując, polecam, dowiedziałem się bardzo dużo ciekawych rzeczy z tej książki i dowiedziałem się, że nie jest tak wesoło, jak wszyscy mówią, że żyjemy w najbezpieczniejszych czasach, nie ma wojen i tak dalej, ponieważ w tej cyberprzestrzeni jest mnóstwo wojen, ale przynajmniej one nas nie dotyczą i nie musimy się nimi martwić, więc naprawdę wzbogaciłem swoją wiedzę polityczną. Książka dobra dla każdej osoby zainteresowanej polityką i zainteresowanej konfliktem międzynarodowym. Na pewno dla takich osób polecam tą książkę. Kolejna książka z całkiem z innej beczki. Książka o samurajach. Samuraje, triumf i upadek japońskich wojowników. Książka streszcza całą historię samurajów od pierwszego samuraja do ostatniego. Są tam najważniejsze wątki w świecie samurajskim, czyli różnego rodzaju wojny, różnego rodzaju opowiadania i może też po części mity. Najważniejsze osobistości ze świata samurajów również się w tej książce znajdują. Ale mam tu mankament tej książki, a mianowicie jest ona napisana takim językiem podręcznikowym, więc nie jest to tak bardzo ciekawe, chociaż są również fragmenty ciekawsze. Tak 70% to taka podręcznikowa wiedza, która jest przekazywana, daty, nazwiska i tak dalej, a te 30% to już bardziej takie chwytające za serce historie, więc oprócz tego książkę czytało się trudno, ponieważ występują w niej japońskie słowa. Co z tego, że na końcu mamy słownik tych od tychże słów, ponieważ musisz co chwilę się zatrzymywać i zaglądać do słownika? No mi to kompletnie nie pasowało i po prostu ignorowałem te słowa. Czasem czegoś nie rozumiałem. Kilku słów się nauczyłem po japońsku, na przykład seppuku, czyli samobójstwo samuraja poprzez wbicie sobie miecza w brzuch i rozprucie go.
Ja to bardziej znałem z nazwy harakiri, ale seppuku jest taką bardziej, myślę, oficjalną w Japonii. Oprócz tego tam poznałem nazwę dowódcy, geppuka chyba. Więc te nazwy poznałem, a resztę to tak ignorowałem, ponieważ domyślałem się po prostu z kontekstu. Nie chciałem aż tyle czasu poświęcać na tą książkę. Trudno się ją czytało. Drugi raz po nią bym nie sięgnął. Kolejna książka znanego youtubera Radek Kotarski, nic bardziej mylnego. W całej książce omawia on szczegółowo 58 mitów i każdy z nich obala. Więc mamy tam obalenie mitu, ale nie tylko. Jest również całe zagłębienie się w historię tego mitu. Jak powstał, kto może rozpoczął ten mit. Może też są informacje o tym, dlaczego ten mit po części jest prawdziwy, dlaczego nie. Są tam dowody naukowe, badania naukowe są przy Brinks są przywoływane, więc naprawdę książka od strony naukowej jest jak najbardziej dobra. Tak to wygląda. Tą książkę polecam. O, jak widzicie, nagrywam to bez cięć. Tak mam wrażenie, że trochę za szybko mówię, więc postaram się zwolnić. I przez to szybkie mówienie pląta mi się język, ale lecimy dalej. Kolejna książka, Szefologika, czyli logika szefowania, autorstwa Pauliny i Romana Polko. Roman Polko gra tu główne skrzypce, był on dowódcą wielu różnych organizacji wojskowych w Polsce. Głównie znany z Gromu, czyli tej elitarnej polskiej jednostki. I książka jest pisana w formie rozmowy między właśnie mężem a żoną. Ona głównie zadaje pytania i czasem coś dopowiada, a Roman Polko gra tu pierwsze skrzypce i opowiada nam o zarządzaniu właśnie z perspektywy wojskowej, ale nie tylko. Przywołują oni również różnego rodzaju przykłady, na przykład jak w organizacjach terrorystycznych zarządzają tam osoby. I różnego rodzaju takie smaczki, przykłady i tak dalej. Jest to bardziej luźna książka o zarządzaniu. Nie ma tu żadnych takich konkretów. Czasem zdarzą się jakieś rady, ale jest to, raczej bym nazwał to luźną książką o zarządzaniu. Można się ciekawych rzeczy dowiedzieć. Jeżeli pracujesz w tej branży, to niewątpliwie znajdziesz coś dla siebie i możesz się zainspirować. Dużo jest nawiązań do wojska również. No, książka w porządku, nic nadzwyczajnego, zwykła książka. Dobra, kolejna książka. Czytałem ją na początku miesiąca. Ledwo co ją... Pamiętam ją dalej, ale po prostu dawno ją czytałem. Wgląd. Buddyzm Tajlandia. Ludzie. Autorem jest Tomasz Kryszczyński, który przez lata jeździł po Tajlandii, zwiedzał różne klasztory, praktykował tam medytację i różnego rodzaju zajęcia, które tam proponowali. I w całej książce opisał on te różne klasztory, więc rozdziały są względem klasztorów. Każdy klasztor jest dokładnie omówiony, jak wygląda, czego można się po nim spodziewać, jaki jest harmonogram dnia, jak się tam dostać. Są również właśnie wskazówki praktyczne odnośnie zwiedzania tych klasztorów. I dodatkowo mamy tam kilka ciekawych technik właśnie medytacyjnych, buddystycznych, więc naprawdę dla osób zainteresowanych tym tematem polecam. Dobra książka, fajnie się czytało. Taki bardziej, mogę powiedzieć nawet, że pamiętnik, może nieco wspomnienia. Czyli tam też autor czasami opisuje takie swoje podróże, jak tam się dostał, jakie go przygody spotkały, więc mi się to podobało. Więc tak wyglądają książki fizyczne, które właśnie omówiłem. I teraz przejdźmy do książek, których nie mam przy sobie, ale również je czytałem. Więc już tu włączam tableta. Pierwsza książka, która mi się tu wyświetliła, to Can't Help Me, autorstwa Davida Gogginsa. Mimo że książka nie została przetłumaczona na język polski, to w Polsce zgarnęła ona mnóstwo fanów, mnóstwo osób ją czytało, mnóstwo osób o niej mówiło, a nie ma polskiego tłumaczenia. Książka jest autorstwa, jest na temat najtwardszego człowieka mentalnie na świecie. Tak sam się nazywa i tak inni go nazywają i na podstawie jego osiągnięć również mogę to potwierdzić. David Goggins, jego osiągnięcia? Na przykład 100 mil, przebieg 100 mil bez treningu poniżej 24 godzin. Następne osiągnięcie, 3 razy przeszedł legendarny
obóz treningowy do elitarnej jednostki wojskowej, jaką jest Navy SEALs. Oprócz tego przeszedł on inne obozy legendarnych jednostek wojskowych, na przykład Delta, na przykład jeszcze byli Rangersi. Oprócz tego jest on weteranem w bieganiu, przebiegł mnóstwo różnego rodzaju trudnych biegów, tak samo triatlonów, czyli również jazda na rowerze i pływanie. Więc cała książka ma charakter biograficzny, ale jest on skrócony tylko do fragmentów, które mają za zadanie pokazać nam jego siłę mentalną. Mamy tam również różnego rodzaju porady odnośnie właśnie stawania się silniejszą osobą mentalnie. Więc ta książka na pewno zainspiruje nie jedną osobę. Mi na pewno się spodobała. David Goggins pokazuje inną drogę osiągania celów, inną drogę motywowania się. Więc jest to ciekawe zagadnienie i myślę, że jest on, można powiedzieć, że nawet pionierem w tego rodzaju działaniu. Podsumowując, naprawdę ciekawa książka. Dodatkowo audiobook był wzbogacony o dodatkowe wywiady właśnie z autorem, dodatkowe omówienie niektórych kwestii, które nurtują czytelników, więc naprawdę polecam. Pełna recenzja w kanale, w opisie. Kanał nazywa się Przemek W. Dobra, kolejna książka. Plusy i minusy autorstwa Stefana Buismana. Książka zaglądała Nie, zacznijmy od nowa. Książka została napisana przez Stefana Buismana, czyli matematyka. Jak sam dużo osób nazywa go geniuszem, ponieważ w bardzo młodym wieku stał się on doktorem filozofii matematyki. W wieku 21 lat, z tego co dobrze pamiętam. Więc w swojej książce poświęca on bardziej zagadnieniu matematyki od strony funkcjonalnej, od strony tego, co nam oferuje, od strony tego, jak współczesne technologie korzystają z matematyki, na przykład jak Netflix korzysta z matematyki, żeby wyświetlić nam najlepsze rekomendacje, jak robi to na przykład Google Maps. Były tam również wątki innych firm. Tak samo poznaliśmy historię matematyki oczami pierwotnych ludzi. Autor znalazł tam wioskę, która jeszcze nie miała do czynienia z matematyką, czyli naprawdę zacofaną wioskę, i opisał różnego rodzaju badania, które były przeprowadzone w tej wiosce na przykład. Czyli dowiedzieliśmy się, ile matematyki mamy w swoim mózgu biologicznie od urodzenia, a ile z niej uczymy się w szkole. Naprawdę ciekawy temat. Czyli badamy swój potencjał matematyczny od urodzenia, jaki jest samego faktu bycia homo sapiens. Ciekawy temat. Trochę się tu mieszałem, ponieważ na bieżąco sobie to przypominałem. Tą książkę czytałem kupę czasu temu, aż się dziwię, że to było jeszcze w sierpniu. Naprawdę. Dobra, kolejna książka. Duchowe życie zwierząt, autorstwa Petera Wohlbena. Książka ma za zadanie zbliżyć nas do zwierząt i pokazać, że one tak samo jak my są organizmami myślącymi i odczuwającymi emocje. Momentami autor pokazuje, że zwierzęta są bliższe nam, a momentami obniża nas do poziomu zwierząt i pokazuje, że łączy nas z nimi więcej niż nam się wydaje. Opiera on swoje założenia na badaniach naukowych, które tam pokazuje i o które omawia, ale oprócz tego na swoich doświadczeniach z faktu bycia leśniczym i z faktu mieszkania wśród zwierząt przez większość swojego życia. Dobra książka, naprawdę podobała mi się klarowność tej książki, czyli jak autor opowiadał o swoich doświadczeniach, to podkreślał. Jak autor mówił o badaniach naukowych, również to podkreślał. Naprawdę dobra książka. Ja dodatkowo czytałem książkę wzbogaconą ilustracjami, więc było tam mnóstwo ciekawych zdjęć. I podsumowując, polecam. Kolejna książka. Książka, która zmieniła cały świat nauki. A jest to książka Karola Darwina pod tytułem O powstawaniu gatunków. Więc książki nie przeczytałem w całości, ponieważ byłoby to bardzo trudne. Oprócz tego, że Karol Darwin prezentuje tam swoją teorię, to również prezentuje najczęściej powtarzające się
kontrargumenty do tej teorii i stara się je obalić i je obala. Więc większą wagę nawet od tego, żeby potwierdzić swoją teorię, przykłada do tego, żeby obalić te kontrargumenty. Oprócz tego ciekawe było to, że wydawał on kolejne wydania, nieskończone jeszcze całej teorii, ponieważ bał się, że umrze i jego praca przepadnie, więc spisał tam część książki, część teorii i wydawał. Potem pisał kolejną część i wydawał, żeby nie ryzykować utratą życia i pozbyciem się tej całej jego ciężkiej naukowej pracy. Naprawdę ciekawa książka, pokazuje cały sposób myślenia Karola Darwina, pokazuje jak skromną osobą on był, jednak czy ludzie teraz mają ją czytać? Każdy myślę, że zdaje sobie sprawę z tej teorii i wie, na czym ona mniej więcej polega. Nie jest to na pewno książka dla każdego, ponieważ jest ona, ma ona charakter naukowy i momentami trudno się ją czytało. Chociaż nie jest to taka książka naukowa, jak są teraz. Teraz są te książki naukowe jeszcze trudniejsze. Wtedy jeszcze dało się to zrozumieć. Być może polega to na tym, że teraz społeczeństwo jest lepiej wykształcone, bardzo możliwe. Jednak książkę tak, żeby sobie przejrzeć, to na pewno każdemu polecam. Są tam streszczenia każdego działu, więc to również jest ciekawe. Okej, mamy jeszcze dwie książki. Mistrz i Małgorzata autorstwa Michała Bułhakowa. Książka i recenzja tej książki miała w tym miesiącu najwięcej wyświetleń, ponad 300. Jednak nie jest to dobry sygnał, ponieważ większość osób negatywnie odnosiła się do mojej recenzji, ponieważ kompletnie nie zrozumiałem, czemu ta książka jest tak wysoko oceniana i czemu ma aż tylu fanów, zwolenników. Ja osobiście nic specjalnego w tej książce nie znalazłem. Zdaję sobie sprawę z jej walorów ukrycia się przez cenzurą i z jej walorów pokazania tego tła historycznego i pokazania wszystkiego, co się działo w Moskwie w tamtych czasach. Jednak mimo tego nie uważam tej książki za jakieś nie wiadomo jakie dzieło. Po prostu dobra książka, momentami można się uśmiechnąć, jednak nie jest to nic nadzwyczajnego i oficjalnie mówię, że nie rozumiem fenomenu tej książki. Ja rozumiem całą książkę, ale nie rozumiem jej fenomenu, ponieważ było dużo krytyki odnośnie mojej recenzji. Dlatego chciałem to tak sprostować. I została nam jeszcze jedna książka, My, dzieci z dworca zoo, autorstwa Christine F. I chyba mogę to ogłosić, tak myśląc sobie o wszystkich książkach, które przeczytałem w tym miesiącu, że jest to najlepsza książka przeczytana w tym miesiącu. Więc opowiada ona o 15-letniej, 14-letniej narkomance, o całej jej drodze. Jest to pewnego rodzaju biografia, jak ona zaczynała z całym nałogiem, jak się ten nałóg u niej rozwijał, jakie miało to konsekwencje, w jaki sposób myślała. Oprócz tego mamy narrację, oprócz samej bohaterki, mamy również narrację jej matki oraz kilku osób, które były powiązane z całą sytuacją. Naprawdę wyśmienita książka, dająca dużo do myślenia i na pewno polecałbym każdemu ją przeczytać. W audiobooku naprawdę świetnie się ją słuchało, więc jest to najlepsza książka tego miesiąca. Oprócz tego najlepszą książką nazwałbym również Can't Hurt Me. To też była wspaniała książka. Więc ta książka bardzo dobra. I podobało mi się bardzo, że była opisywana przez samą bohaterkę tej książki. Więc mamy tam dostęp do jej emocji, do tego w jaki sposób myślała, w jaki sposób... Bardzo ciekawiło mnie to, że wszyscy, którzy byli tam zaangażowani w te narkotyki, byli uzależnieni, krótko mówiąc. Wszyscy oni tak jakby przestrzegali innych przed braniem tych narkotyków. Czyli byli oni tego świadomi, ale po prostu nauk ich tak już pochłonął, że nie umieli sobie z tym poradzić samotnie. Nie umieli sobie z tym poradzić bez tego samotnie. To nie ma sensu. I tak to wygląda. Więc tak wygląda moje podsumowanie czytelnicze. Przeciągnęło się prawie 20 minut. Mam wrażenie po całym odcinku, że momentami za szybko mówiłem, momentami plątały mi się myśli i plątał mi się również język. Bo jak widzisz, nagrywam to bez cięć, więc puszczam kamerę i lecimy. Więc napisz mi w komentarzu, czego nie dopowiedziałem, co może uważasz inaczej o jakiejś książce. Pamiętaj, każda książka ma pełną recenzję w opisie. Tam znajduje się mój drugi kanał z recenzjami.
Więc liczę na komentarze. Jeżeli jeszcze nie dałeś łapki w górę, to na co czekasz? No daj mi tą łapkę w górę, ponieważ chcę się rozwijać. Może jak będzie więcej widzów, to zacznę montować, więc te filmy będą na lepszej jakości. Będą jakieś takie przebitki z każdej książki i tak dalej, więc liczę na komentarze, liczę na łapki w górę. Liczę na feedback, co mógłbym poprawić. No dobra, cześć!